z przebiegu spotkania i z zaangażowania moich zawodników na pewno tak wysoka porażka jest trochę dla nas krzywdząca. Wiele bramek drużyna Zabrze zdobyła po kontratakach. Duża liczba straconych bramek, aczkolwiek bardzo dużo fragmentów naszej dobrej gry w obronie. Niestety błędy i niecelne rzuty z dogodnych pozycji skutkowały kontratakiem drużyny z Zabrza, skutecznym kontratakiem. Oczywiście był taki moment w drugiej połowie, gdzie drużyna z Zabrza prowadziła jedną, dwoma bramkami i to tak się trzymało bodajże przez 5-6 minut. Niestety nasze przestrzelone czyste sytuacje, skuteczność drużyny z Zabrza w przeciągu 2 czy 1,5 minuty zrobiło się 5 bramkami i pełna kontrola ze strony drużyny z Zabrza. Jeszcze raz gratuluję, życzę powodzenia. Wygraliśmy mecz, ale myślę, że nie graliśmy dobrze. Mieliśmy duże problemy w obronie. Mielec też grał dobrze i właśnie dlatego było te problemy w obronie widać. Broniliśmy dużo rzutów, najpierw 8, później 7. Kicki grał bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Ale oczywiście wszystko to nie kwestia bramkarzy, to jest praca zespołowa. I widać, że po obu stronach była dobra, chociaż grali różnymi technikami. Ale ostatecznie udało nam się wygrać dzięki pracy zespołu. Nie uważam, że rozegraliśmy jakieś złe spotkanie. Może wynik jest troszkę za wysoki. Mieliśmy problemy z wykorzystaniem sytuacji, które Zabrze wyciągało kontrataki i kończyli łatwymi bramkami. U nas brakło trochę. Mieliśmy parę czystych rzutów, czy w kontrze, czy z pozycji. Niestety były one obronione przez bramkarzy. No cóż, gratuluję dalej zespołowi Zabrze i życzę powodzenia. Dużo bramek, troszkę powiedzmy emocji. Był też taki właśnie, jak trener z Mielca wspomniał, moment, kiedy zawodnicy z Mielca doszli nas na jedną bramkę, ale kontrolowaliśmy to spotkanie. Widać po prostu, że cała nasza praca, powiedzmy i ta tygodniowa, gdzie przygotowywaliśmy się konkretnie pod to spotkanie, jak i cała praca, powiedzmy, przez okres przygotowawczy, zaowocowała. Zagraliśmy drugie, powiedzmy, dobre spotkanie zwycięskie i oby tak dalej. I oczywiście gratuluję drużynie przeciwnej walki, którą pozostawili na boisku.